Najświeższe obserwacje przeprowadzone przy użyciu znajdującego się w Chile największego na świecie interferometru radiowego ALMA ukazały nam niewidziany nigdy aż do teraz dysk chłodnego międzygwiazdowego gazu otaczający supermasywną czarną dziurę w centrum naszej galaktyki. Centrum Drogi Mlecznej znajduje się w odległości około 26 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, a czająca się tam supermasywna czarna dziura, znana jako Sagittarius A, posiada masę blisko 4 miliony razy większą niż Słońce. Po kilkudziesięciu latach ciągłych badań naukowcy mają już opracowany dość wyraźny obraz pełnej chaosu w wyjątkowo zatłoczonej okolicy centrum naszej galaktyki. Tym razem udało im się uszczegółowić ten obraz jeszcze bardziej. Odkryty mgławicowy dysk dostarczy naukowcom wiele nowych informacji o procesie akrecji. Wyniki najnowszych obserwacji zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Nature. Obecnie wiadome jest, że centralny obszar Drogi Mlecznej pełen jest wędrujących gwiazd, obłoków międzygwiezdnego pyłu oraz dużych ilości zarówno gorących, jak i chłodniejszych gazów. Okrążają one czarną dziurę po rozległym dysku akrecyjnym, który rozciąga się na kilka dziesiątych roku świetlnego od jej horyzontu zdarzeń. Z początku naukowcy byli w stanie zaobserwować jedynie cieniutką, gorącą część gazu, która tworzy mniej więcej sferyczny przepływ i nie wykazuje żadnej rotacji. Temperatura gazu wynosi 10 milionów stopni Celsjusza. W tak wysokiej temperaturze gaz świeci bardzo intensywnie w promieniach rentgenowskich, w odległości około 1/10 roku świetlnego od czarnej dziury. Poza tym gorącym gazem, wczesne obserwacje prowadzone na falach milimetrowych wykryły ogromne pokłady stosunkowo chłodnego wodoru w stanie gazowym w odległości kilku lat świetlnych od czarnej dziury. Mówiąc o chłodnym gazie, mam tu na myśli temperaturę około 10 tysięcy stopni Celsjusza. Jak do tej pory jego wpływ na przepływ akrecyjny był nieznany. Chociaż znajdująca się w galaktycznym centrum czarna dziura jest dość spokojna, występujące wokół niej promieniowanie jest na tyle silne, aby doprowadzić do tego, że atomy wodoru ciągle tracą i rekombinują swoje elektrony. Ta rekombinacja powoduje powstanie charakterystycznego sygnału w zakresie fali milimetrowej, który może dotrzeć do Ziemi. I tutaj pole do popisu miało właśnie obserwatorium ALMA. Dzięki swej wyjątkowej czułości i zdolności do dostrzegania najdrobniejszych szczegółów, obserwatorium ALMA było w stanie wykryć ten delikatny sygnał radiowy. I dzięki temu udało się stworzyć pierwszy w historii obraz chłodnego dysku gazowego oddalonego o zaledwie 1/100 roku świetlnego od Sagittarius A. Przeprowadzone obserwacje dały naukowcom zarówno możliwość mapowania lokalizacji gazu, jak również śledzenia jego ruchu. Astronomowie oszacowali, że ilość wodoru w tym chłodnym dysku wynosi w przybliżeniu tyle co 1/10 masy Jowisza. Dokonując mapowania przesunięcia długości fali promieniowania radiowego, naukowcy zobaczyli wyraźnie, że gaz rotuje wokół czarnej dziury. Takie odkrycia dostarczają nowej wiedzy oraz poszerzają nasze pojmowanie sposobów, w jaki czarne dziury pochłaniają materię. Pozwalają także lepiej zrozumieć oddziaływania pomiędzy czarną dziurą a jej galaktycznym otoczeniem. A ja dziękuję serdecznie wszystkim patronom, dzięki którym powstaje Astrofaza. Jeśli ty też chcesz zostać patronem, to link do naszego profilu znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam też serdecznie na Instagram Astrofaza, a my widzimy się w kolejnym Astroszorcie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!